A ze mną już mój pierwszy goście, Jacek Narkiel. Nie pomyliłam Dzień się. Dobry, witam bardzo. Cię, Jacek. Witam. Fotograf. Fotograf bardzo młody, bardzo utalentowany, ze swoją wizją, ze spojrzeniem na świat, trochę nietuzinkowym, niebanalnym. Skąd ten twój klimat tych zdjęć? Klimat wziął się głównie z mojej głowy, tak naprawdę. Miałem dosyć zdjęć, które były mało nasycone, czarno-białe, które na początku robiłem, tak prawdę mówiąc, ale z czasem zmieniłem swój styl i teraz czuję się w tym idealnie. Czyli jakbyś miał wybierać między czarno-białymi a kolorowymi, to nie, raczej kolor. Zdecydowanie kolor. Lubię żywe właśnie kolory, żywe ciuchy, nasycone na maksa, więc to jest mój styl. A jak się zaczęła ta przygoda z fotografią? Od kiedy? Zaczęło się to wszystko głównie od telefonów komórkowych, które miały budowany aparat. O, proszę. Tak to wszystko się zaczęło. Bo wtedy robiłem zazwyczaj zdjęcia znajomym, przyrodzie, moim psu, kotom. Ale później... wtedy bez żadnej obróbki, tak, rozumiem, tak? Bez obróbki, ewentualnie obróbka w pędzie. Czasem kupiłem pierwszą cyfrówkę. No i wtedy zaczęły się takie sesje ze znajomymi, jakieś parku, studio, takie pierwsze, początkujące, naprawdę bardzo amatorskie zdjęcia. Z czasem kupiłem już pierwszą lustrzankę, no i od tej pory tam zaczęło też się dziać powoli w moim życiu. I kto zauważył twoje fotografie? Jakie masz wrażenie, kto jest tą taką osobą, która cię tak doceniła? Najbardziej doceniła mnie moja bardzo dobra przyjaciółka Paula, która też naprowadziła mnie głównie na ten nowy styl, ten kolorowy. Początkowo właśnie, jak mówiłem, robiliśmy zdjęcia takie typowo w parku, takie rodzinne, z znajomymi, no, takie na naszą klasę, powiedzmy, na Facebooka. I w którym kierunku chciałbyś dalej się rozwijać? W tych zdjęciach komercyjnych? Znaczy tak, bardziej... Właśnie chciałem trochę podejść pod komercję, jednak zdjęcia komercyjne, przynajmniej w Polsce, są dość nudne i banalne z mojego punktu widzenia. Głównie chciałbym robić... Czyli ty lubisz taki chaos bardzo. Tak, lubię chaos, lubię rozgłos. My możemy już podziwiać te zdjęcia na ekranie naszego telewizora. To jest właśnie moja przyjaciółka, która jest również teraz tam w kawiarni. O, kolega, powiedzmy, Rick. Teraz tak mówię. Czyli najczęściej na twoich fotografiach pojawiają się właśnie przyjaciele. Przyjaciele, głównie przyjaciele, a czy nie można powiedzieć, że mój Rick to jest mój przyjaciel, ale fajnie się z nim rozmawiałem na sesji. No, na początku się stresowałem, ale o, tu właśnie moja koleżanka, która mi naprowadziła mnie na ten styl kolorowy. I jak to wygląda z tymi sesjami zdjęciowymi? U mnie, jeśli idę na sesję z znajomymi, to jest totalny spontan. Bierzemy po prostu jakieś ciuchy, malujemy się wzajemnie, czasem moja znajoma maluje, czasem ja. Ale zdjęcia wyglądają bardzo profesjonalnie, wobec tego... Głównie to zależy też od kadru i stylizacji. Jak się mi podoba się stylizacja, to czuję zdjęcie i fajnie mogę je zrobić w Photoshopie. Głównie czy ty w Photoshopie. Też coś masz do powiedzenia, jeśli chodzi o stylizację, czy to już znajomi dobierają akcesoria, rzeczy i w ogóle miejsce, w którym będziecie zdjęcie robić? Akurat mam o tyle dobrze, że z znajomymi rozumiemy się bardzo dobrze i wybieramy wszystko wspólnie i mamy te same podobne podobania, więc wszystko jest to jak najbardziej okej. A sesja zdjęciowa, którą ostatnio robiliście, taką, którą pamiętasz, która wzbudziła dużo emocji? Znaczy, duże zainteresowanie wzbudziła sesja z Konoratą, chociaż stop model Wojtkowską, chociaż dopiero stawiłem dwa zdjęcia na internet. Ale już załatwiliśmy sobie publikację w jednym magazynie i będzie za miesiąc okładka do kupienia w Empiku również. O, super! Więc no to gratulacje. Będzie można podziwiać tą sesję, jest ponad 20 zdjęć. A jak to wygląda z tą współpracą z kolorowymi magazynami? Czy to oni ciebie proszą o pomoc? Czy to ty wysyłasz swoje pomysły i fotografie? Szczerze mówiąc, ja na początku nie chciałem w ogóle nigdzie publikować zdjęć. Stwierdziłem, że w ogóle się nie nadają. Czyli bardzo skromny Jacek. Ja to robię, bo lubię i tyle. No, można tak powiedzieć, dokładnie. Chociaż z czasem wysyłałem, ale do zagranicznych magazynów. No i tam co jakiś czas pojawiają się takie internetowe jakieś publikacje. Chociaż teraz napisały do mnie ostatnio magazyny z Litwy. I chcą publikować to już w druku na papierze, więc coś tam się rozkręca powoli, można powiedzieć. Przede wszystkim jakieś sesje modowe, z tego, tak, co ja zauważyłam głównie modowe, w internecie. Głównie modowe, tak. Ewentualnie również robię sesje prywatne dla ludzi prywatnych. Również co jakiś czas, tam to pół roku, to 4 miesiące, rodzinne sesje. Ale ludzie właśnie chcą, zauważyłem, też piszą do mnie ze względu na kolorowe zdjęcia, więc bardzo mnie to cieszy. Skoro sesje modowe, to czy jest jakiś projektant, z którym szczególnie chciałbyś w przyszłości współpracować? Znaczy ogólnie właśnie nie orientuję się w nazwiskach, to jest mój problem. Nie znam nazwisk, na przykład znam ewentualnie po zdjęciach, projektach, kto co robi, ale nazwisk średnio.
I mam na przykład znajomych, którzy robią fajne ciuchy, fajne projekty z Poznania. Głównie właśnie to jest Polcia Dzik, Dyta Jermać, no plus biżuteria Julia Sieczak. Czyli tu właściwie jestem takim skarbem dla tych znajomych, bo dzięki tobie mogą w jakiś sposób pokazać swoje projekty, swoje produkty poprzez zdjęcia. A ja mogę pokazać właśnie moje umiejętności dzięki ich ciuchom właśnie, bo są też naprawdę bardzo dobre, kolorowe i fajny klimat mają. A czy jeśli jakiś poznaniak właśnie zgłosi się do ciebie o taką prośbę, o taką sesję zdjęciową swoich produktów, to czy będziesz przekonany, żeby pomóc? Znaczy również, tak, jestem jak najbardziej otwarty na każdą propozycję, więc to nie stawiło mi problemu. Nawet jeśli produkt nie jest kolorowy. Po prostu możemy zrobić aranżację, która wzbudzi zainteresowanie produktem i każdy wyjdzie na plus. Super. Moi drodzy, do rozmowy z Jackiem jeszcze oczywiście powrócimy, a teraz zapraszamy Państwa na krótką przerwę muzyczną. A my już powracamy do rozmowy z Jackiem. Mówiłeś o tym, że współpracujesz przede wszystkim z przyjaciółmi, ale są też firmy, które się do ciebie o pomoc zgłaszają. Jakie to są firmy i może zróbmy taki jeden przykład. Jak to wygląda od A do Z? Firma dzwoni i co takiego mówi? Dzwoni albo z konkretnym pomysłem, jak widzi całą aranżację pomysłu, bądź też ma prośbę, abym ja to wszystko zorganizował ze swoją ekipą. I zazwyczaj jest tak, że po prostu ja to robię z znajomymi. Siadają razem do stołu, gadamy godzinkę, dwie i wszystko mamy gotowe. Później i pomysł jest gotowy do działamy. Realizacji. Ostatnio wspominałeś o tych butelkach, tak? Tak. Ostatnio miałem właśnie zlecenie od firmy od napojów. No, taka pewna firma robi nowe napoje, powstały. I mieli właśnie jakiś tam swój określony pomysł na to. Pierwsza stylizacja z napojami miała być bardzo spokojna, rodzinna, taka młodzieżowa w parku. Bardzo taka na luzie. No więc zorganizowaliśmy wszystko, całą ekipę, z rana zrobiliśmy całą sesję. Następnego dnia z kolei mieliśmy aranżację na sesję nocną. Więc poszliśmy do klubu, zabraliśmy młodszą ekipę ludzi i podczas tańców, picia drinków, siedzenia, żartowania robiliśmy po prostu zdjęcia. Czyli dobra zabawa i praca w jednym. Dokładnie. Piłem szybko, sympatycznie. A ile osób jest zaangażowanych przy takiej produkcji? Głównie to nie licząc modeli, od 3 do 4 osób ze mną. Jeśli są modele, modelki, to tam wiadomo, troszkę więcej może być. Ale tak głównie 4-5 osób powiedzmy. Mówiliśmy o tym, że sesje zdjęciowe nie pochłaniają tobie tak dużo czasu. Jest to czasami nawet 20 minut, ale jak wracasz do domu i zajmujesz się tak zwaną obróbką zdjęć, to jest to troszkę więcej czasu, tak? Tak? Jak to wygląda? To już zależy od indywidualnie, od każdej osoby, co chcesz, aby na zdjęciu było. Więc jeśli modelka po prostu chce metamorfozę wymagania, chce przeżyć metamorfozę w Photoshopie, no po prostu jej to funduje. Jeśli natomiast ktoś chce zmienić tło, otoczenie, no to też nie jest dla mnie problem. Jeśli chce na przykład zmienić kolor spodni czy koszulki, no to też żaden problem dla mnie. Czy wobec tego w Photoshopie teraz wszystko jest możliwe? Wszystko, totalnie wszystko można zrobić w Photoshopie. Kolor oczu też zmieniamy. A sobie dorabiałem nawet rękę, więc z innego zdjęcia z poprzednich miesięcy. To jest żaden problem. Czyli faktycznie, a jakie efekty są teraz najbardziej popularne? Mi się wydaje, że nadal jednak są modne te kolory głównie i poruszenia, które jednak dodają takiej ekspresji w zdjęciach. Więc ja je stosuję od bardzo dawna i nadal są popularne, nadal jest na to zapotrzebowanie. Ale takie kolory intensywne, neony czy delikatne kolory? To zależy już na przykład od firmy, ale jeśli chodzi o ciuchy, to myślę, że w głównie na przykład kolekcji wiosna-lato, to jednak raczej kolory takie neony konkretne. Tak, a jeśli chodzi na przykład o takie jesienne, no to już wiadomo, bardziej takie stonowane. A kogo albo co najbardziej lubisz fotografować? Najbardziej to jednak modeli, modelki. Zdjęcia fashion, tylko to. Czyli w tą stronę chciałbyś podążać? Tak, głównie chciałbym fotografować dla czasopism modowych. A jak wykonać dobre zdjęcie? Czy to zależy od umiejętności, czy może od talentu? To już myślę, że zależy głównie od tego, kto ma jaką wizję. Ja nie wiem, czy mam jakikolwiek talent, może mam talent wytrwać do Photoshopa, bo znam go tak naprawdę na pamięć praktycznie. Ale na przykład jeśli ja robię chcę zrobić dobre zdjęcie, to wybieram najpierw kadr, a następnie później mimikę również modelki, muszę trochę ewentualnie podpowiedzieć, co ma, jak zrobić, no i później oczywiście obróbka w Photoshopie.
Na kim się wzorujesz? Kto jest twoją inspiracją, jeśli chodzi o fotografa? Czy jest jakaś taka osoba, na którego fotografię patrzysz i mówisz, wow, właśnie, jak to zostało właśnie zrobione? Właśnie chodzi o to, że totalnie nie mam takiej osoby. Przeglądałem kiedyś ewentualnie te zdjęcia w czasopismach, które były totalnie zakręcone. I to mnie naprowadziło również do tych klimatów, które teraz tworzę. Ale jeśli chodzi o nazwiska osoby konkretne, naprawdę nie mam pojęcia, nie znam nazwisk, nie wiem. Jakieś takie czasopismo, w którym chciałbyś, żeby twoje zdjęcie znalazło się na okładce. A to na pewno Vogue, tak? To już chyba każdy. Czyli miejsce pierwsze od razu, jak strzelasz to najwyżej, tak? Tak, no, oczywiście. To będę strzelać niżej, skoro można już pójść od razu w górę. Kiedy myślisz, że osiągniesz ten sukces? Chciałbym jak najszybciej, wiadomo, ale trzeba czasu jeszcze na pewno, na pewno. Teraz mam wrażenie, że jest taka moda, że właśnie bardzo dużo młodych osób organizuje takiego rodzaju podobne sesje zdjęciowe. Z tym możemy się na przykład spotkać na Facebooku, prawda? Tak, tak. Teraz. Czy masz takich znajomych właśnie tutaj u nas w Poznaniu, których też uważasz, że mają to coś, są utalentowani i sobie w jakiś sposób radzą? Tak, na pewno jest kilka takich osób, z tym, że jak... No, trzeba też czasu dla tych osób. Ja na przykład zdjęcia robię od 5 lat, z tym, że od roku robię już tym swoim stylem. I przez to zostałem w jakiś sposób zauważony przez jakieś tam troszkę bardziej znane osoby. Ale po prostu trzeba mieć swój styl. Jeśli na przykład ktoś robi zdjęcia ładne, bardzo ładne, ale jest masa takich zdjęć, to nie zostanie zauważony. Chyba, że ma jakieś tam znajomości, to okej. Okay. Ale tak, to jednak trzeba mieć, myślę, jakiś tam określony kierunek, w którym będzie działać. Cały czas. I nie można się poddawać na pewno. Ja oczywiście, się nie poddaję. Że tak, to jest robię ciągle prawda. Te kolory. Jest grupa ludzi, którzy to nadal lubią i będą lubić. Sam dochodzą nowi ludzie, którzy mnie lubią, więc jest okej. Okay. A czy uważasz, że na naszym poznańskim rynku, albo nawet na naszym polskim rynku trudno jest się przebić? Właśnie tak, jako fotograf. Tak. Uważam, że tak. Na pewno nie wiem jak w poznańskim, bo jestem tu dość krótko, bo mieszkam tu niecały rok, ale jeśli chodzi o Polskę, to to tak. To tak, bardziej jeśli chodzi na przykład o takie klimaty, które ja robię, to raczej za granicę, ale nawet gdy kończyłem szkołę, to mój profesor powiedział, że mam wyjechać do Paryża i tam zostać. No proszę, zdjęciami, więc... A myślałeś o tym, żeby wysyłać też swoje projekty za granicę, tak, tam działać? Od pewnego czasu to robię właśnie i jest jakiś tam odzew co jakiś czas, więc jest bardzo miło. Czyli gdyby była taka szansa, że nagle Jacek dostaje telefon, żeby się gdzieś przenieść, mieszkać za granicą, oczywiście. To tutaj nie ma się nad czym zastanawiać, jasne, rozumiem, tak? Jasne. Wybierasz prostotę czy chaos? Chaos, wiadomo. Chaos. Musi być szum, tak. A które rzeczy, jeśli chodzi na przykład o odzież, są fajne i interesujące do fotografowania? Głównie takie, których bym na przykład nie chodził na co dzień. Bo one przykuwają jednak uwagę. Czyli oryginalność. Takie, dokładnie, tak. Oryginalne musi być koniecznie. I najlepiej właśnie, jeśli ludzie patrzą, wytykają palcami, to już wiem, że to jest okej, to będzie zauważalne, więc... To zbudzi zainteresowanie nawet w internecie, tam w jakichś magazynach może też się pojawi. Już na sam koniec, o czym marzy Jacek? Jacek na pewno marzy o tym, aby zaistnieć na rynku światowym. Więc to jest moje główne marzenie. Mam nadzieję, że ktoś mnie jeszcze tam zauważy i będę mieć w końcu tą okładkę w ogóle. No ja myślę, że na pewno tak będzie i oczywiście tego tobie bardzo serdecznie życzę. Dziękuję. Moi drodzy, a was już teraz zapraszamy na krótką przerwę muzyczną. No i oczywiście zostańcie przed telewizorami, bo już za chwilę powracamy i będziemy mówić o akcji pomocy dla Sary.